co nas łączy. Radio Wilno. Stala już słychać zgiełk wokół szum i rozgoryczenie. Chyba to święty Bóg pragnie spełnić czyjeś marzenie. 20 grudnia w Wileńskim Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego o godzinie 19 odbędzie się koncert pod tytułem Kolęda z Wilna. Najwybitniejsi polscy artyści z Wileńszczyzny wraz z artystami z Polski prowadzą Cię w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Darmowe wejściówki na koncert do dostania w zakrystii Kościoła Ducha Świętego. Liczba wejściówek ograniczona. 20 grudnia o 19 bądź z nami w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie na koncercie Kolęda z Wilna. Pokażmy wszystkim, jak się kolęduje na Wileńszczyźnie. Serdecznie zapraszamy. Projekt finansowany ze środków Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościmy pana Czesława Olszewskiego, posła na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry dla pani redaktor i szczególnie chcę przywitać wszystkich słuchaczy Radio Wilna. Jestem bardzo kolejny raz wzruszony i taka jest piękna okazja po wyborach. Miałem taką możliwość przez tygodnik Wileńszczyzny podziękować, ale tutaj z Radio Wilno chciałem krótko podziękować za te oddane głosy, za te zaufanie dla naszej partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Bardzo, bardzo, bardzo mi to dziękuję wielkie dla wszystkich, którzy są z nami i żyją naszą interesami naszej partii. Posłem na Sejm jest pan zaledwie od kilkunastu dni. Jak się pan czuje w tej nowej roli zawodowej? No, myślę, że na razie tak, normalnie po pierwsze, dlatego, że miałem różne stanowisko w swoim życiu, tak Pan Bóg kierował, że nie byłem na jednym miejscu, ale z drugiej strony to po pierwsze bardzo, jak i wszędzie, to szczególnie bardzo odpowiedzialna misja i stanowisko i oczywiście są takie problemy niewielkie, ale bardzo się cieszę tym, że mamy piękną frakcję pod przewodnictwem pani Rity Temeszunie, niektóre, którzy pomagają, którzy mnie jak ucznie w pierwszej klasie pokazują te wszystkie gabinety, bo gmach naszego Sejmu jest doprawdy nie taki mały, a po drugie są bardzo takie pytania i organizacyjne, ważne, jak zachowywać się, znaczy w czasie, w trakcji posiedzeń i tak dalej. Ale to te takie pytania są bardzo szczegółowo rozstrzygane potem po frakcji, kiedy zostaję, na przykład tam rozmawiam z jednym, drugim posłem, należy do jakiej tam gdzieś opcji, tam jakieś konkretne pytanie. Zawsze szczegółowo otrzymuję odpowiedzi i bardzo tak opiekuję się mną. No, tyle czy, chyba. Czy właśnie tak pan wyobrażał sobie pracę posła? Bo zapewne miał pan pewną wizję, jak wygląda sprawowanie mandatu poselskiego. Później zderzył się pan z rzeczywistością, jako zastał w Sejmie, na korytarzach sejmowych. Czy wizja i rzeczywistość są zbliżone, podobne? Myślę, że tak, dlatego, że nie jestem zupełnie nowy w tym dziedzinie, dlatego, że to akurat i w naszym i programie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Związek Chrześcijańskich Rodzin to było mówione, że znaczy bardzo bym dobrze byłoby w ogóle, żeby posłowie na Sejm przychodzili od struktur samorządowych. I to na pewno jest dla mnie wielkim plusem, bo przecież sesja jako radny, to coś podobnego i w Sejmie, tak samo odbywają się komitety, frakcje i potem już takie, znaczy już sesje plenarne, takie posiedzenie. I dla mnie tutaj takiego zaskoczenia wielkiego nie ma, po prostu może tylko sama działka tam była, może więcej konkretnie. Był taki określony teren, chociażby tutaj też całe państwo, ja to wszystko rozumiem, ale jakoś tak więcej coś takie było skonkretyzowane, a tu jednak musi być taka przyjęta decyzja bardzo taka, ustawowa, ustawodawcza i to bardzo jest ważne. I bardzo trzeba dużo poświęcać czasu i wnikać we wszystkie te projekty i tak dalej.
Duża odpowiedzialność, tak. Znacznie większa. Jest pan z wykształcenia prawnikiem, pracuje pan obecnie w Komitecie Praworządności i Prawa i też Komisji Petycji. To chyba jest idealne dopasowanie wykształcenia do kierunku pracy tych organów sejmowych. No, trudno powiedzieć, jak idealny, bo takim prawnikiem jest, no, nic, tak było, że już jestem tyle czasu, już, no, nie w tych, byłem w policji w swoim czasie i znaczy, orientuję się oczywiście, ale samo po sobie prawo, ono nigdy, no, nie jest, nie stoi na miejscu, ono stale się zmienia. I zatem takim prawnikiem jestem, którym, no, orientuję się, gdzie, jak, kiedy kodeks, jakie odkryć i zobaczyć, na przykład, gdzie sięgnąć, ale no, wszystko jedno, muszę bardzo, no, szczegółowo to wszystko wnikać i jakby wszystko na nowo odkrywać. Ale oczywiście ten dyplom prawnika znam, daje mi dobra, znaczy taka, no, jakby podstawowa taka baza dla mnie to jest bardzo ważna. No i tak samo w petycji, bo w swoim czasie też moje pierwsze miejsce pracy było na Lukiszkach, pracowałem i akurat tam dużo było takich petycji, znaczy, którzy w więzieniu napisali i tak kiedyś zadawałem sobie pytanie, no, jak to tam, znaczy, tam dalej, kto to rozpatruje i tak dalej, to tyle czasu przeszło, tyle lat i wyszło tak, że teraz zderzam się sam z tym wszystkim i myślę, że to naprawdę mnie doda jeszcze więcej poczucia odpowiedzialności do tego wszystkiego, to chyba to. No, doświadczenie też dopomoże. Na pewno. Co piątek na Uniwersytecie Michała Riumera w Wilnie będą się odbywały wykłady dla posłów. Wykładowcy będą szkolili posłów, nowych posłów na Sejm. Jak pan ocenia taką inicjatywę? Myślę, że to dobra inicjatywa, dlatego że po prostu, po pierwsze, polową, no, mniej więcej posłów nowych, znaczy i to doprawdy widzę i sam to wyczuwam, że niektórzy też tak samo orientują się trochę, no, nie tak łatwo, jak te posłowie, co już kilka kadencji i to jest bardzo ważne, znaczy takie seminary, takie wklady, no bo po prostu posłowie są tak, na ile tak, ja już sam widzę, bardzo mocno zajęci, bo muszę jednak, no, szykować do tych posiedzeń, wnikać i tak dalej, ale ta taka podstawowa baza i te szkolenia mam, myślę, że bardzo potrzebne. Zwłaszcza jak pan mówi, że prawo nie stoi na miejscu i rzeczywistość sprawia, że powinno się też iść noga z rzeczywistością, noga w nogę, prawda? Oczywiście, tak. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy temacie prawa. Nowo mianowany ministrem na stanowisko szefa resortu sprawiedliwości jest 20, zaledwie 8-letnia osoba. Jak pan uważa, nie za młoda osoba jak na tak ważną, odpowiedzialną działkę? Trudno mnie ocenić tej osoby, dlatego że po prostu jej osobiście nie znam i byłoby może łatwiej mówić o tych osobach, którzy, no, poczynając od kandydata na premiera, teraz premier, którzy byli u nas na frakcji, na posiedzeniu, siebie przedstawili, zadawaliśmy pytania i mniej więcej wtedy można było wyczuć ten nastrój. A tutaj, no, czasami może to i dobrze, że młodzi osoby takie, znaczy, będą w rządzie osoby, ale to w jakim sensie, no, ja już takiego wieku, no, nie powiem, że już takiego bardzo mocno starego, ale to trochę bym bardzo cenił ostrożnie, bo to bo doprawdy, jak pani redaktor zaznacza, że jest, no, zresztą każdego ministra są odpowiedzialne bardzo takie funkcje, ale tutaj tym bardziej. Mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Czas wszystko pokaże. No właśnie, wspomniał pan już o spotkaniu frakcji z jeszcze wówczas kandydatem na premiera, Saulisem Skvernelisem. Jakie pozostawił wrażenie? Jak pan go ocenia? Da sobie radę? Bo generalnie nie jest politykiem. Czy poradzi sobie w specyficznym świecie polityków? No, znowuż trudno dać odpowiedź konkretną na ten temat, bo to bardzo ciekawe takie poglądy. Znaczy, no co, mnie po pierwsze bardzo, bardzo podoba się nasza, znaczy, pozycja, od której my dyskutowaliśmy długo na frakcji i przyjęliśmy taką decyzję, znaczy, ani w koalicji, ani znaczy, ni w jednej, ni w prawo, ni w lewo, tak, będziemy przyjmować decyzję tak, jak nam będzie kazało sumienie, oczywiście, będąc, no, jak pod uwagę będziemy brali swój program przedwyborczy. Znaczy, i ten program, znaczy, on, ja czasami ja tak zauważam i widzę, że i o ile pamiętam wywiad pani Rity tutaj, znaczy, na radio, która też podkreślała, że dużo co jest wspólnego z naszym programem. I to tak trochę, no, cieszy nas to, jak to będzie na perspektywę, bardzo trudno na razie określić, bo akurat na samym początku i staramy się
staramy się to jakby i Włochom tego dać zaufanie i to zrobiliśmy w czasie, w toku głosowania dla premiera. Jeżeli, no, wszystko będzie zależało, jaka podbierze komanda, jaki będzie rząd, no, trzeba być chyba optymistą i myślę, że wszystko będzie dobrze. No ale też aż na tyle różowo, no na razie bym tak bardzo cenił, był ostrożnie taki. Czas pokaże. Panie pośle, zaczęły się problemy w partii konserwatystów. Gabrielus Landsbergis stwierdzi, że nawet jest gotów, żeby zrezygnować z kierowania partią. Dziadek Witautas Landsbergis, no po raz chyba pierwszy publicznie skrytykował wnuka. W zasadzie też, nie wiem, są jakieś przejawy być może przyszłego rozlamu w partii, bo wczoraj publicznie część członków partii skrytykowała szefostwo konserwatystów. W zasadzie sami członkowie partii krytykują szefostwo za flirt z liberalami, za taką zdradę wartości chrześcijańskich. Panie pośle, w zasadzie wszystko wskazuje na to, że WPLZHR pozostanie prawdziwą chadecją na Litwie, która nie tylko deklaruje, że te wartości są ważne, ale też pokazuje na podstawie pracy, działalności codziennej. Jak pan uważa? Ja uważam tak chyba. No, każda partia to jest żywy organizm. I widzę, że ta partia akurat konserwatystów, one więcej, może tak było deklaracyjne, takie były zasady chrześcijańskie. Ja na przykład ze swojej strony nigdy tego za bardzo mocno nie odczuwałem. I zatem może tutaj i jest tak, że ten rozłam od akurat z braku tego chrześcijańskich wartości, bo widzę i teraz w trakcie posiedzeń, znaczy w Sejmie, jak zachowują się konserwatyści i bardzo dużo czasami, no, nie zgadzam się z ich tą pozycją i widzę ten sam, znaczy ta współpraca z liberalami, liberalnej tych partii poglądów. Też tak samo oni, no, nie mogą znaleźć porozumienia. Znowuż brakuje tej samej tej, no, wartości chrześcijańskiej, kiedy szuka się co łączyć i na tych podstawowych takich zasadach coś można zawsze, no, organizować, a kiedy tylko widzi się swój interes i nic więcej, no to wtedy oczywiście to nie jest bardzo, to takie moim zdaniem, że w ogóle konserwatystów partia dla mnie nigdy nie była, nie sympatyzowała, ja zatem to tym otwarcie powiem, bo dużo deklaruję, a w rzeczywistości zachowuje się trochę inaczej. Вот, и моим зданием ніху не розбираємося в своїх так, значит, в партийних інтересах. Ми маємо свою партію, яка дуже мені тіше, щегульне та, це, добавились ми три дуже важливі слова, зв'язок християнських родин, і то є дуже важливо, і то відчувається, і дуже я там тут оптимістичний в тим керунку, що тен наш керунок, доправди, з перспективи часу, я то попросту відчував, що і браті Литвіні, що далі, тим більше будуть оцінювати, і русські так само з нами, що, бо християнські засади, то є, ну, ніч людство мудрішого не примисляло, як ті християнські засади, і коли їх тримати будемо, то все буде добре. I co tam będzie u konserwatystów, wtedy w ogóle będzie nas mniej ciekawi. Panie pośle, bardzo dziękuję za przybycie i za rozmowę. Bardzo dziękuję dla pani redaktora. Dzisiaj akurat mamy dzień świętego Andrzeja, tak zwany Andrzejki. Akurat tak, znaczy w wróżby to za bardzo nie wierzę, ale z kolei pozdrawiam wszystkich Andrzejów i takim poważnym już okresie Adwentu. Życzę dla wszystkich mieszkańców naszej, szczególnie kochanej Wileńszczyzny, wycieszenia się, spokoju wewnętrznego tego, aby spokojnie w rodzinie zebrać się przy pięknym wigilijnym stole. Wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję. Beata Naniewicz, dobrego dnia. Dziękuję. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.
Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze. Z dodatkiem patriotycznym Rota. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny.